W ostatnim odcinku ze Szczecina sprawdzę kilka azjatyckich restauracji. Spodziewajcie się kuchni japońskiej, kuchni chińskiej, kuchni wietnamskiej czy kuchni tajskiej. Tutaj mam wietnamskie kanapki banh mi, ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Tur po azjatyckich restauracjach w Szczecinie zaczynam w restauracji Sichuan. Restauracja, dużo powiedziane, to jest taki kiosk w zasadzie, w którym można dostać jedzenie kuchni syczuańskiej, czyli jednej z kuchni chińskich, która swoją drogą nie jest jakoś super popularna w Polsce. Nie mówię, że jej w ogóle nie ma, bo w niektórych restauracjach jakieś dania kuchni syczuańskiej są, ale szczerze mówiąc, no nie spotyka się tego za często. To faktycznie na tle ogólnopolskim jest pewnego rodzaju rarytasik. Przechodziłem tędy 2 godziny temu, był tłum, ale teraz już jest luźniej, mamy godzinę 17. I co tutaj można zjeść? Można wypić kolę własnej produkcji, czyli to jest taki słodki napój z dodatkiem przypraw korzennych i limonki. Dobre, nie smakuje jak zwykła kola, ale smakuje lepiej. No i mamy przystawkę, jest to wołowina na zimno, widzę tutaj sezam, widzę chili, jakieś takie orzeszki, aż stałe czarne. Mamy też kolendrę, kojarzę to danie, gdzieś się kiedyś jadłem, ja z kuchnią syczuańską najwięcej spotykałem się w Nowym Jorku, nie byłem w Chinach. Bardzo lubię tę ostrość od pieprzu syczuańskiego i takie mrowienie języka, zobaczymy jak to będzie. Wołowina na zimno jest naprawdę spoko, ona jest rzeczywiście na zimno. To co nazwałem orzeszkami to jest fasola, taka pasta z fasoli. Jest to lekko pikantne, ale nie jest to proste na jakie wygląda, bo wygląda na takie jakby miało wypalić język. Ja bym szczerze mówiąc troszkę to dostrzegł. Podlał to trochę kapsaicyną, byłoby rewelacyjnie. Tutaj ta wołowina w zasadzie pływa w takim oleju chili z dużą ilością sezamu. Samo mięso jest takie do pogryzienia, to nie jest taka mięciutka, rozpływająca się w ustach wołowina, tylko trzeba rzeczywiście pogryźć, przemielić. Tutaj mam kolejne danie, jest to dandan noodles, czyli taki klasyk z Syczuanu. To co mi się w oczy rzuciło od razu, to ten makaron, który jest cieńszy niż jestem do tego przyzwyczajony. Zazwyczaj jednak makaron dandan w restauracjach syczuańskich był grubszy, był takiej grubości jak makaron ramen bardzo często bywa, chociaż i cienki makaron ramen można zjeść. Poza makaronem tutaj mielona wołowina jest kukurydza, chyba po to, żeby dodać słodkości, pak choi, zielona cebulka oraz sporo sezamu. Jest oczywiście chili, no i liczę też na dodatek pieprzu syczuańskiego. Ale fajny ten makaron. No jest tutaj pieprz syczuański, od razu czuć. Pojawia się mrowienie na języku, w jamie ustnej całej, takie specyficzne. Nie jest to aż tak ostre, jak myślałem, że może być, chociaż może nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, bo zjadłem dopiero 2 nitki makaronu, to trzeba więcej, zdecydowanie więcej zjeść. No wolałbym grubszy makaron, ale generalnie jest smaczny. To nie jest tak, że coś tutaj nie gra. Grubszy makaron jest pod tym kątem fajniejszy, bo jest taki bardziej mięsisty i większą powierzchnię makaronu może oblepić ten ostry sos z pieprzem syczuańskim. W ogóle taka ciekawostka, jak jecie ramen tantanmen, no to on powstał właśnie na bazie makaronu dandan. Przyprawy są podobne, dodatki są podobne, tyle tylko, że tantanmena je się w Japonii, makaron dandan pochodzi z Syczuanu i bulionu nie ma, jest za to sos. Zjadłem więcej tego makaronu i wjeżdża znakomicie. Super, że jest pieprz syczuański, odpowiedniej ilości czuję teraz takie mrowienie. Aczkolwiek no to nie jest ten poziom jeszcze, to nie jest ten poziom. Gdyby to było faktycznie tak ostre, jak do tego jestem przyzwyczajony, jeśli chodzi o to danie, to ja już bym tutaj ociekał potem i bym płakał. Chyba przyjemniej mi się to je teraz, kiedy nie płaczę. Także polecam makaron dandan. Nawet właśnie z tym cieńszym makaronem wjeżdża bardzo, bardzo fajnie. Poza makaronem dandan mamy tutaj taką sekcję przystawek. Właśnie ta wołowina była z tej sekcji przystawek. Ona jest bardziej rozbudowana. Są też wontony, czyli chińskie pierożki. Tutaj mamy pierożkę z kaczką, z sosem hoisin i z czymś jeszcze pewnie. Wygląda bardzo dobrze. To nie będzie tak ostre już, to powinno być raczej takie słodkawe. Ale to ciasto jest delikatne, pyszne. A w środku soczysta kaczucha, faktycznie lekko słodkawa. Naprawdę dobre. To nie jest taki rollercoaster smakowy jak makaron dandan, gdzie mamy i ostrość, i ten pieprz, który nagle z języka tworzy coś dziwnego. Ale to jest naprawdę bardzo pyszne. Także jeśli nie lubicie ostrości, nie lubicie pieprzu, no to śmiało takie wontony można zamówić. I widziałem, że w menu są też jeszcze zupy. Zupy z makaronem. To już sobie zostawiam na następny raz. Makaron dandan i tą wołowinę na zimno. Jak najbardziej polecam. Powiem wam, że jestem z tego miejsca zadowolony. Nie chcę mówić, że ono nie jest do końca autentyczne, bo ja sam w restauracjach syczuańskich jadłem poza Syczuanem. Na pewno była tutaj mniejsza ostrość, na pewno było mniej tego pieprzu syczuańskiego w daniach i był inny makaron. Ale smakowało nieźle, więc chyba dobrze. Dostaliśmy jeszcze ciacho. Ciasko z wróżbą. Wróżba była taka bardziej sentencja. Jesteś właścicielem własnego jaskrawego nieba. Niech każdy zrozumie to jak chce, a ja podam ceny. Dandan makaron 38 zł, wontony 36 zł, ta wołowina na zimno 28 zł i za 16 zł spice cola, czyli ta domowa cola. Dowiedziałem się, że początkowo w tym miejscu te dania były ostrzejsze, troszkę musieli z tą pikantnością
zejść, ponieważ dużo osób, dużo gości chrztusiło się. Ze względów bezpieczeństwa obniżono stopień pikantności. Bardzo bym chciał, żeby w Polsce było więcej restauracji z kuchnią syczuańską, takich właśnie w nowoczesnym stylu, tak jak tutaj. Tego mi brakuje w polskich miastach, ale myślę, że kroczek po kroczku i w końcu i ta azjatycka kuchnia stanie się popularna u nas. Tyle z Syczuanu, teraz zmienimy kraj. Jeszcze zajrzałem na chwilę do środka i słuchajcie, tam jest taki zapaszek specyficzny i charakterystyczny właśnie dla restauracji z kuchnią syczuańską. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Teraz siedzieliśmy na dworze, ale pewnie jakby było chłodniej, to byśmy przesiąkli tym zapach. Drugie miejsce, które odwiedzamy, to Kabuki Ramen Shop. Kabuki po japońsku to oznacza takie odejście od normalnych manier i obyczajów. No i jak sama nazwa wskazuje, Kabuki Ramen Shop, czyli miejsce z ramenem. Tutaj dość szeroka karta, jeśli chodzi o ramen, duży wybór. Najczęściej zamawiany tutaj ramen tonkotsu, taki też zamówiłem. Jest on też pierwszy w karcie, myślę, że nie bez przyczyny. Różne opinie są o tym miejscu. Dużo osób to miejsce mi polecało, ale były też takie osoby, które to miejsce odradzało. Także zobaczymy, jak Kabuki Ramen Shop wypada na tle ramenowni z całej Polski, z Poznania, z Warszawy. Mam swój ramen. Wygląda całkiem. Duży kawał boczku hakuni. Zobaczcie, oj, jaki on jest gruby, nie spodziewałem się. Ciężko go będzie podnieść pałeczkami, ale zobaczcie, jaki solidny kawał boczku. Jest jajko marynowane, mamy bambusa, mamy dymkę, mamy kukurydzę. Ta kukurydza w ramenie tonkotsu mnie troszkę zdziwiła. Wywar jest mętny, jest to wywar na wieprzowych kościach, taki powinien być. Ciężki, tłusty, słony też, ale zacznę od makaronu, bo jak może wiecie, a może nie, ramen to przede wszystkim makaron. Jest sprężysty, jest smaczny, jest naprawdę dobry. Generalnie ramen powinno się jeść w taki sposób, że najpierw się wyjada makaron, potem dodatki, potem ewentualnie, tylko ewentualnie wypija bulion. Tutaj jest to przygotowane w taki sposób, by cieszyć się każdym składnikiem w swoim tempie, niekoniecznie według zaleceń japońskich mistrzów ramenu. Wywar jest przede wszystkim tłusty. Jest to mocny, mięsny wywar z olejem spalonego czosnku, który jest dość wyraźny. Jajo jest spoko, ale jajo jest w sumie zawsze dobre, kiedy jest odpowiednio ugotowane. Ale wydaje mi się, że nie jest jakoś mocno marynowane. Nie ma ono jakiegoś dodatkowego wymiaru. Ten boczuś to kurczę, nie wiem jak nawet ugryźć. Ale ten boczek jest naprawdę dobry. On jest grillowany chyba na żywym ogniu, tak smakuje. Nie wiem, czy tu jest gdzieś żywy ogień, ale taki posmak żywego ognia ma. Tłusty, lekko słodkawy i naprawdę całkiem spoko. Tą kukurydzę chyba tutaj dodano po to, żeby było więcej słodyczy. Kukurydza mi się kojarzy jako dodatek do jakiegoś miso ramenu bardziej. Generalnie ten ramen jest dobry, jest w porządku, ale to nie jest do końca to. Nie ma tutaj aż takiej głębi smaku i nie ma tutaj z mojej strony takich ochów i jachów, jak w przypadku wielu ramenowni innych w Polsce. Ostatnio w Tonarii jadłem świetny ramen w Poznaniu. Tam jadłem zwykły shoyu i było pod każdym kątem doskonałe, a tu jest po prostu dobrze. W Szczecinie też nie ma za bardzo konkurencji, jeśli chodzi o ramen. Może jej właśnie tutaj trochę brakować. Najlepsza część tego ramenu to boczek i makaron. Bulion trochę rozczarowuje, jest nudny po prostu. To jest jego największa bolączka, tak samo to jajko. Jakby nie do końca zamarynowane. Ja często jak gdzieś jem ramen, w jakimś fajnym ramen barze, no to ja jakieś ekstazy przeżywam, jakieś zachwyty. Tak było właśnie w Tonarii, tak było, nie wiem, w Katowicach, w Madara ramen. No a tutaj tego wyższego poziomu, tej głębi, trochę brakuje zachwytu przede wszystkim. Niby ten ramen nie był niedobry, ale jakoś też by nie zachwycił. Oczekiwałbym jednak wyższego poziomu od ramenowni. Nawet sam lokal tak nie do końca przypominał ramenownię. Gdyby nie jakieś słowa zapisane japońskim alfabetem, no to by można pomyśleć, że to jest każda inna knajpa. Smak bulionu raczej płaski. Był ze mną kolega, który jadł ramen spicy aki z taką szarpaną kaczką. No i tam też dodatki ok, makaron bardzo fajny i bulion niestety bardzo, bardzo przeciętny, bez głębi. Trochę jak taka zupka chińska smakowała. A to nie powinno coś takiego się, myślę, w ramenowni wydarzyć. A przy tym ceny są dość wysokie. Tonkotsu kosztowało 44 zł, spicy aki 41 zł. I to są takie warszawskie ceny za ramen, tyle tylko, że w Warszawie w tej kwocie można zjeść dużo, 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 dużo lepszy ramen. Także póki co, jeśli chodzi o azjatyckie jedzenie, bardzo ciekawa kuchnia syczuańska, restauracja Sichuan na plus, Kabuki ramen niestety na minus, ale ja mam przed sobą jeszcze dwie azjatyckie knajpki po Chinach,
po Japonii, czas na Wietnam. Dotarłem na miejsce. To jest rzeczywiście sklepik azjatycki, nie tylko z wietnamskim jedzeniem. Jakieś takie, wiecie, zupki błyskawiczne, sosy, napoje. Wybór może nie jest jakiś kolosalny, ale są to takie najważniejsze rzeczy, po które się chodzi chyba do takich sklepików. No a poza tym można zjeść tutaj dania kuchni wietnamskiej. Jest zupa pho, jest sałatka bun, w tym bun bonambo, czyli wersja z wołowiną. Jest banh mi i wontony. Lemoniatka idealnie wjechała. Jest też kawa po wietnamsku tutaj, ale ja mam w planie dzisiaj dużo kawy, więc dałem sobie spokój, bo kawa po wietnamsku, poza tym, że jest smaczna, to też jest mocna. Zamówiłem dwie rzeczy, banh mi i bun bonambo. Bun bonambo już dostałem. Jest to nazywane sałatką bun, bo rzeczywiście jest tutaj dużo warzyw, jest sałata, jest tutaj dużo ziół w tym kolendrze, ale nie tylko. Mamy makaron bun, czyli to jest makaron ryżowy, taki cieniutki. Widzę też marchewkę, ogórka, dzieje się dużo, no i jest też wołowina. Choć jest to nazywane sałatką, no to moim zdaniem to nie jest sałatka, tylko to jest pełnoprawne danie główne, które jest też dość duże. I co ciekawe, ja bardzo lubię jeść w dowozie w Warszawie, bardzo często zamawiam. Ostatnio to jest mój bestseller. Jest dobrze, ta wołowina jest świetna. Ona jest chyba w jakiejś takiej lekko-słodkawej marynacie. A nie skończyłem wam mówić, co tutaj jeszcze jest, bo mamy też orzeszki ziemne, mamy prażoną cebulkę, no i mamy też taki sos, taką zalewę, która jest kwaśna na bazie wietnamskich sosów rybnych, także ma taki specyficzny smaczek, ale jest przepyszna. I całość dzięki tym warzywom, dzięki temu sosikowi jest bardzo taka orzeźwiająca, taka rzeźka, idealne danie na upały, ale też idealne danie, kiedy nie chcemy jeść nie wiadomo czego ciężkiego, mimo że tutaj jest jednak czerwone mięso, wołowina, jest pysznie. Jest naprawdę pysznie, bardzo dobre, bardzo smaczny bun bonambo. A ja w ogóle wam nie powiedziałem, to miejsce, banh mi, to jest ten sam właściciel, co Sichuan. Zobaczymy, jakie będzie banh mi, bo o ile kocham bun bonambo i często je jem, bo jest właśnie takim lekkim daniem obiadowym, to banh mi mam głęboko w swoim serduszku i liczę, że tutaj będzie pysznie. Zamówiłem też swoje ulubione banh mi, czyli z omletem i z pasztetem. Mam już banh mi, piękne. Naprawdę piękne. Ono jest z pasztetem, to jest wietnamskie pâté, no i do tego omlet. Bardzo ciekawe połączenie. Myślę, że Polacy niechętnie je zamawiają w knajpkach z banh mi, przynajmniej za pierwszym razem. Wolą jakiś boczek, jakąś wołowinę, jakiegoś kurczaka, krewetki, wiecie. Jakieś takie rzeczy, które bardziej znają. Ale to połączenie takiego pysznego, rozpływającego się pasztetu z omletem jest naprawdę fenomenalne. Przynajmniej takie banh mi jadłem w przeszłości, tutaj jeszcze oczywiście nie spróbowałem, ale oprócz tego jest dużo pikli. Marchewka, ogórek, cebula, trochę kolendry, wszystko w bagietce. No jak może wiecie, banh mi to jest efekt tego, że Francuzi przez jakiś czas Wietnamem władali, stąd ten pasztet, stąd bagietka. Bagietka wcześniej w Wietnamie znana nie była. Troszkę już zjadłem, poszedłem sobie po sriracha, bo lubię troszkę sobie na banh mi nalać, żeby było więcej ostrości. Generalnie bardzo smaczne banh mi, tak po tych dwóch gryzach. Pasztet i omlet, idealne połączenie. Ja chyba wolę, kiedy bułki jest trochę mniej w bagietce do banh mi. To już jest kwestia gustów, kwestia też miejsca, które dane banh mi robi. Jest naprawdę dobre. To mięsko z pasztetu, ten mięciutki, pyszniutki omlet, do tego kwaśne pikle i kapka ostrości od sriraczy. Nic więcej czasem do szczęścia nie potrzeba. Jeszcze jest kolendra oczywiście, ale można ją zdjąć, jak ktoś nie lubi. Można zagryzać, tak jak ja to teraz zrobiłem. Okazuje się, że w Szczecinie można zjeść naprawdę smaczne wietnamskie jedzenie. W menu też jest zupa pho. Z tego, co słyszałem, jest to zupa pho bardziej w stylu południowego Wietnamu, czyli jest bardziej korzenny bulion. Dzisiaj nie dam rady tego spróbować. Banh mi, bun bonambo, to już jest solidna dawka jedzenia. A jeszcze przecież obiecałem wam kuchnię tajską. Spoko, to było naprawdę spoko wietnamskie jedzenie. Jak to wygląda cenowo? Sałatka bun 38 zł, a banh mi 28 zł. No jeśli chodzi o to banh mi, no to faktycznie ta bułka nie była idealna, jak już mam się do czegoś przyczepić. Bułka jest raczej tylko takim uzupełnieniem, rzeczą, która trzyma wszystkie składniki, dodaje jakieś tam chrupkości może i delikatnego smaczku, a tutaj ta bagietka jednak w smaku była dość wyraźna. Niemniej polecam, naprawdę bardzo smaczne wietnamskie jedzenie. Przyjrzajcie tutaj na rynek w pogodnie. Ostatnie miejsce, które odwiedzam w dzisiejszym filmie, to faktycznie restauracja z kuchnią tajską, która nazywa się po prostu tajska. W menu są dania zarówno takie standardowe dla tajskich restauracji w Europie, czyli jest pad thai, jest kilka rodzajów curry, jest zupa tom yum, ale są też takie dania, które nie zawsze w tajskich restauracjach w Polsce czy w Europie się pojawiają. Na przykład jest sałatka somtam z zielonej papai, czy jest pad krapao, czyli też takie danie, które bardzo lubię, a które nie zawsze w tajskich restauracjach jest. Oba dania zamówiłem. Zamówiłem także pad thaia. Piję póki co piwo chang, czyli jak w Tajlandii. Zaczynam od sałatki somtam, czyli sałatki z zielonej papai z prażonymi orzeszkami ziemnymi, z fasolką wężoną, pomidorkami, do tego mieszanka sosów rybnych, troszkę marchewki i obowiązkowo
chili. Poprosiłem o to, żeby to było tajsko ostre. Domyślnie ta sałatka jest tutaj po prostu ostra. Ma dwie papryczki, na możliwe cztery, a cztery papryczki to jest właśnie tajska ostrość. Ja uważam, że im ta sałatka ostrzejsza, tym smaczniejsza. Po prostu ostrość dodaje jej smaku. Taka jest moja opinia, tak było w Tajlandii, tak jest w tajskich restauracjach w Polsce, gdzie ta tajska sałatka jest. Prawdopodobnie zaraz będę tego żałował i będę żałował tych słów. Tego chili mi tutaj faktycznie nie pożałowano. Za mało kwaśna mi się wydaje ta sałatka, ale generalnie to są te smaki. No tego chili jest tutaj przeogromna ilość. I woli pomaga, nie zapomniałem o tym. Nie widać chyba po mnie w tym oświetleniu, ale jest to naprawdę tajska ostrość. Nie kłamię w menu. Specjalnie to sprawdziłem, bo no często to się zdarza jednak, że to będzie ostro jak w Tajlandii, a później w ogóle nie jest pikantnie. Sałatka jest naprawdę ostra jak w Tajlandii. To, czego mi brakuje w niej, to trochę większej kwasowości, więcej limonki. Sałatkę są tam, powinno się przygotowywać w rodzaju moździerzu, tak to nazwijmy. Wszystkie te składniki się ze sobą ubija i też powinno ubijać się z tą papają, czyli fasolką, również limonkę. Tutaj była tylko taka ćwiartka limonki do skropienia, ale to jest za mało kwaśnego soku. Myślę właśnie, że ten balans smaków tutaj nie jest do końca wyważony, bo poza tym to jest naprawdę dobra sałatka, są tam i faktycznie o sporej ostrości, aż domówiłem wodę kokosową, żeby tę pikantność złagodzić. Sałatka z papai na taki delikatny plus. Zobaczymy, jak będzie w przypadku dwóch kolejnych dań. Tutaj pad thai. Dawno w sumie pad thaia nie jadłem nigdzie w knajpie. Kiedyś jednak częściej zamawiałem, a tak to w tajskich knajpach zamawiam jednak trochę inne dania. Ale ten pad thai jest bardzo dobry. Fajnie zbalansowany sos, jest słodko, kwaśny, gdzieś tam jakiś sos rybny też pobrzmiewa, ale delikatnie, nie bójcie się. Do tego czuć w tym wszystkim taki smak i aromat ognia, to jest super. Zawsze lubię to w daniach przygotowywanych na wokół. Niestety nie zawsze tak jest. Tutaj rzeczywiście pojawia się ten element. No i ja zamówiłem pad thaia z kurczaka, miałem na takiego ochotę. Jest jeszcze krewetka, jest tofu, jest wołowina. To mięso jest po prostu ok, nie ono ma tutaj zachwycać. Mamy też tutaj oczywiście wbite jajko, jest czerwona cebula, dużo szczypioru, takiego w większych kawałkach. Są kiełki, są oczywiście też orzeszki ziemne, trochę chili, ale nie za dużo. To danie jest sprzedawane jako łagodne. Oczywiście jeśli chcemy, to sobie możemy je podostrzyć. Porcja tego pad thaia też jest ogromna, naprawdę przeogromna. Nie wiem, jak ja to wszystko zjem. Tym bardziej, że mam jeszcze jedno danie przecież. Ale naprawdę ten pad thai mi tutaj siedzi. To, czego nie lubię w tajskich knajpach w Polsce i w sumie nie tylko w Polsce, w tańszych barach, to moment, kiedy dania z łoka, w tym pad thai, smakują tanim olejem. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest pyszny sosik, słodko, kwaśno, dymny. Drugie danie to pad krapała. W zasadzie coś, co miało być pad krapała, bo moim zdaniem to pad krapało nie jest. To jest jedno z moich ulubionych tajskich dań, które bardzo często zamawiam, jeśli jest w ofercie. Mielona wołowina w sosie z dodatkiem bazylii holy, świętej bazylii, za każdym razem do tej pory, z takim smażonym jajem na wierzchu. Tutaj tego jaja nie ma. Całość bardziej pływa w sosie, mam wrażenie, niż zazwyczaj. I jest też więcej cebuli. W menu to danie przeczy samo sobie, bo jest napisane, że to jest pad krapao. Danie się nazywa święta bazylia. W opisie takim dokładniejszym tego dania jest informacja, że tutaj jest bazylia tajska. A bazylia tajska i bazylia holy to dwa różne zioła. Bazylia tajska jest taka anyżowa w smaku i tutaj rzeczywiście ta tajska bazylia jest. I może jak to słyszycie, to zastanawiacie się, co ten Maciek tutaj gada, bazylia to bazylia, po co drążyć temat. Obie te bazylie smakują całkiem inaczej. Bazylia tajska ma taki naprawdę silny anyżowy posmak, który w tym daniu bardzo mocno się uwydatnia. Brakuje mi też tutaj tego jajka, jednak to jajko raz, że fajnie kupi, a dwa, że to żółtko fajnie się wylewa i może zmieszać z tym sosem. To wprowadza naprawdę fajnie smaczek do pad krapao. Pomijając to, że no nie jest to autentyczne, nie jest to to, czego oczekiwałem, to jest to smaczne danie. Smakuje mi. Sporo tutaj tego mięsa. Ten sos jest bardzo aromatyczny, bardzo smaczny, z wyraźnie anyżowym posmakiem. Mamy też trochę fasolki wężowej, także kolejna rzecz do chrupania, zresztą też jest cebula. Tutaj ta wołowina jest oczywiście drobno posiekana, ona nie jest mielona, dzięki czemu ma naprawdę taką fajną konsystencję. Sama w sobie jest soczysta, troszkę trzeba ją pogryźć, ale sprawia to naprawdę dużo frajdy. Także z jednej strony jestem zawiedziony, bo to nie jest to, a z drugiej strony jest to po prostu smaczne. Skusiłem się jeszcze na deser. Mango sticky rice, czyli klejący ryż, sos na bazie mleczka kokosowego, no i mango. To jest bardzo dobry deser, bardzo prosty deser do zrobienia, myślę, w restauracji. Jedynym problemem jest dobre mango, więc o dobre mango się tak naprawdę wszystko rozbija. To jest całkiem spoko. Ryż kleisty też świetny, ten sosik słodkawy. Wszystko tutaj, słuchajcie, gra. Jestem szczęśliwy, bo to naprawdę jest jeden z najlepszych deserów na świecie, moim zdaniem. O ile właśnie jest na bazie tego dobrego mango. Tajska zrobiła na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Spodziewałem się, że to nie będzie takie dobre. Okej, nie wszystko było idealnie. Tak jak już mówiłem, pad krapao nie było zbyt autentyczne. Porównałbym to
do na przykład rzymskich makaronów. Mamy gricci, mamy cacio e pepe, mamy carbonara i mamy amatriciane. Wszystkie są do siebie dość podobne, różnią się pojedynczymi składnikami. I to pad krapao z tajskiej to jest tak jakby zrobić gricci i powiedzieć, że to jest cacio e pepe albo carbonara. No nie, to jednak nie jest to samo. Są różnice w smaku dość mocno zauważalne. Poza tym było jednak naprawdę bardzo smacznie i wydaje mi się, że w Szczecinie to jest jedna z ciekawszych restauracji. I wydaje mi się, że może to nie jest ten poziom, co w Warszawie Achan, w Krakowie Molam, czy we Wrocławiu Łutaj, ale jest to naprawdę porządna tajska restauracja i mogę ją wam zarekomendować. Jakie ceny? Piwo Chang 14 zł, sałatka z papai 26 zł, pad thai z kurczakiem 40 zł, pad krapao 44 zł, mango sticky rice 22 zł i woda kokosowa za złotych 14. Wszystko za 160 zł i to jest tak dla dwóch osób góra jedzenia. Tym samym kończymy ostatni vlog ze Szczecina. Vlog z kuchnią azjatycką, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła tutaj w stolicy zachodniopomorskiego. Tylko kabuki ramen nie spełnił jakichś takich moich wymagań. Poza tym było naprawdę smacznie i w Syczuanie, i w banh mi, a także na koniec w tajskiej. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie jeszcze powinienem zjeść w Szczecinie. Wszystkie wasze rekomendacje sobie zapiszę i sprawdzę je może następnym razem, kiedy tutaj się w Szczecinie pojawię. Mam nadzieję, że to nie będzie dopiero za 4 lata. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!